dobry wszystkim. Dzisiaj mam dla Was kolejny film z serii Back to School 2020. Z góry przepraszam za to, że światło pewnie będzie się dość często zmieniać. Mamy dzisiaj we Wrocławiu bardzo, ale bardzo dziwną pogodę. Dziś powstaje druga część filmu, który jest jednym z najpopularniejszych filmów na moim kanale, a mianowicie Produktywne nawyki na Back to School. Nagrałam taki film, zdaje się, rok temu albo dwa lata temu i tak jak mówię, jest on jednym z najpopularniejszych do tej pory na moim kanale. Także idąc za ciosem i przypuszczając, że Wam się spodobał, dzisiaj robię zupdate'owaną wersję na 2020. Także jeżeli chcecie usłyszeć o produktywnych nawykach, które uważam, że zmienią Wasz nowy rok szkolny, zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza sprawa to jest coś, co zaczęłam wprowadzać mniej więcej w liceum na początku studiów. Niby to jest banał, ale to naprawdę ułatwia życie, szczególnie nasze poranki. Dostosuj czas wstawania do tego, co chcesz rano zrobić, a nie vice versa. Czyli zamiast ustawiania budzika na 7, jeżeli wiemy, że wychodzimy o 8, bo okej, wstańmy godzinę wcześniej, bo po prostu tak chcę wstać o 7. Zamiast takiego myślenia, pomyślmy, muszę zrobić rano to, to, to i to. To mi zajmie tyle czasu, to mi zajmie tyle czasu, czyli razem kumulatywnie, powiedzmy, muszę wstać 1,5 godziny przed wyjściem. I wtedy zamiast próbowania upchnąć wszystkiego w godzinę, macie Wasz poranek rozplanowany pod kątem tego, co chcecie tego poranka zrobić. I jest to niby banał, ale tak naprawdę nie robiłam tego nigdy w gimnazjum, ani w szkole podstawowej, a to tak bardzo ułatwia życie. Oczywiście wychodzi na to, że musimy pewnie wstać troszeczkę wcześniej, ale przynajmniej macie spokojny poranek, wiecie, że zdążycie zrobić wszystko, co sobie zaplanowaliście, bezstresowo i na luzie. A moim zdaniem, jaki poranek, taki cały dzień, albo przynajmniej może w tą stronę, że dobry poranek ułatwia dobry cały dzień. Dwa, multitasking. Uważam, że bycie produktywnym uczniem czy studentem często skupia się na tym, żeby przede wszystkim dobrze wykorzystywać każdą chwilę dnia. Nie chodzi tu o to, żeby pracować 24/7, tylko żeby umieć to mądrze wykorzystać, ten czas, który mamy. Konkretna rzecz, której chcę tutaj akurat powiedzieć, jest dużo rzeczy, które możemy rozumieć pod pojęciem multitasking, ale w moim przypadku to akurat czytanie przy śniadaniu. Nie mówię o czytaniu dla przyjemności, chociaż byłoby to fajne. Mówię o czytaniu na przykład rzeczy, które mamy do przeczytania na ten dzień do szkoły. Wiadomo, że jeżeli jest 30 stron jakiegoś eseju albo książka, nie przeczytacie tego przy śniadaniu, ale jeżeli na przykład macie na polski do przeczytania jakiś esej, albo jakieś wypracowanie, coś krótkiego, coś co ma 3 strony, co możecie przeczytać na szybko. Moim zdaniem nie ma sensu zawracać sobie głowy tym 2 dni wcześniej, ale też nie ma sensu zawracać sobie głowy tym 5 minut przed lekcją. Tylko fajnie właśnie akurat jemy śniadanie, możemy zamiast telefonu w ręce, możemy wziąć co mamy do przeczytania i sobie łatwo wtedy przyswoić. Także włączyć w elementy dnia, które i tak musimy wykonać w stylu jedzenia śniadania, elementy, które mamy do zrobienia do szkoły albo na studia. Trzecia sprawa trochę się łączy z tym, co przed chwilą powiedziałam, czyli nawyk produktywnego wykorzystania czasu na dojazd do szkoły. Wiele z nas, szczególnie tych, którzy mieszkają w większych miastach, spędzają trochę czasu na dojeździe do szkoły. Ja to też znam z autopsji, nie mieszkałam na szczęście daleko swojego liceum, ale dojeżdżałam kawałek autobusem i weszło mi w nawyk, jeżeli udało mi się zdobyć miejsce rano w autobusie siedzące, to zawsze wyciągałam sobie zeszyt albo podręcznik i powtarzałam, co mam tego dnia do szkoły, przechodziłam przez swój plan dnia z góry na dół, żeby się mentalnie przygotować na to, co jest przede mną. I wydaje mi się, że jest to bardzo fajna opcja. Oczywiście są takie dni, kiedy chcecie tylko słuchać muzyki i patrzeć przez okno, ale polecam wprowadzić taki nawyk traktowania tego czasu w podróży do szkoły jako już szkoły i po prostu przygotowania się do niej. Punkt czwarty, uprość swoje beauty getting ready. Jeżeli chcecie, bardzo chętnie zrobię film o moim getting ready, jeżeli chodzi o szkołę czy uczelnię, ale coś, co upraszcza bardzo ten cały proces, to jest posiadanie takiego szablonu codziennego, jeżeli chodzi o makijaż codzienny albo układanie włosów. Ja włosów nie układam, ja je po prostu suszę, czeszę, koniec. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż dzienny, ostatnio i tak jest ograniczony do minimum, ale zawsze miałam jakieś tam takie podstawowe kilka kosmetyków, które nakładam na twarz. Nawet kiedy jestem nieprzytomna o 6 rano, jestem w stanie to wykonać i to są takie rzeczy mechaniczne, tak jak jeżdżenie na rowerze czy prowadzenie samochodu, o których nie myślicie do końca, co robicie, bo to jest taka, po angielsku jest takie określenie muscle memory, czyli jakby pamięć mięśniowa, nigdy nie używałam tego po polsku, ale przypuszczam, że jest takie określenie na to.
I właśnie to jest ta pamięć mięśniowa, jakby wyuczenie się pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o makijaż, które możecie robić nawet z zamkniętymi oczami, bo jest to coś, co po prostu często powtarzacie. Także taki uproszczony schemat przede wszystkim zaoszczędza wam czasu na decyzję rano, a tego rano chyba nikt nie lubi. Po prostu sięgamy po to, co mamy przygotowane i makijaż jest robiony raz, dwa. Piąty produktywny nawyk na nowy rok szkolny to jest, jeżeli tego nie wprowadziłyście jeszcze, to nie wiem, co ja bym zrobiła w swoim liceum, gimnazjum, chyba nawet jeszcze w szkole podstawowej, bez zapisywania deadline'ów, terminów oddania prac, terminów sprawdzianów w jednym konkretnym miejscu. Nie gdzieś na marginesach zeszytów, że z tego sprawdzian wtedy, z tego kartkówka wtedy, tylko w jednym kalendarzu, obojętnie czy na telefonie, czy papierowym, gdziekolwiek wam jest lepiej, ale tylko zapisywanie takich rzeczy, chyba że macie niesamowitą pamięć, pozwoli wam móc planować do przodu i uniknąć sytuacji w stylu: o, w tym tygodniu mam 3 sprawdziany i 2 prace do oddania. Bo gdy macie to zapisane, możecie to przeglądnąć, wasz kalendarz albo wasz telefon i powiedzieć: ok, za 3 tygodnie będę miała bardzo ciężki tydzień, fajnie, jak zacznę się to przygotowywać wcześniej. Dodatkowy plus jest taki, że jeżeli macie taki wgląd do przodu, wtedy możecie planować też takie przyjemne rzeczy w stylu, nie wiem, imprezy, wychodzenie do kina, bo kiedy okaże się, że jednego tygodnia macie 3 sprawdziane, ale też ważne urodziny, pewnie te urodziny nie pójdziecie. A jeżeli planujecie do przodu i się zaczniecie uczyć do tych sprawdzianów wcześniej, to znajdziecie czas na jedno i drugie. Szósty punkt, mega ważna sprawa, czyli znajdź swój sposób i tryb i miejsce do nauki. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne metody nauki i nie chodzi mi tylko o, wiecie, wzrokowców, słuchowców i tak dalej, to są takie najbardziej podstawowe rzeczy. Chodzi mi bardziej o sposób, czy wolicie się uczyć samemu, czy z kimś. Czy w bibliotece, czy u siebie w domu. Ludzie są naprawdę różni i na przykład powiem wam, że z autopsji u mnie to zależy od przedmiotu i od tego, do czego się uczę. Jeżeli chodziło o takie rzeczy jak biologia czy chemia, zawsze mi się lepiej tego uczyło z innymi. Po pierwsze dlatego, że to nie była jakaś moja najmocniejsza strona, a po drugie dlatego, że takie rzeczy wolałam sobie wytłumaczyć z kimś i po prostu mieć otwartą rozmowę. Ale na przykład matematyka, nigdy nie umiałam się uczyć z kimś i zawsze musiałam to robić sama. Jedna kwestia, przedmioty. Druga kwestia, gdzie się wolicie uczyć. Ja się wolę uczyć dużo bardziej poza domem, chyba że jestem w sytuacji mocno podbramkowej, gdzie naprawdę muszę się zamknąć w pokoju i z niego nie wychodzić, to wtedy wolę być w domu. Także w zależności od różnych rzeczy, sprawdźcie, jaka metoda jest dla was najlepsza. I to najlepiej na początku roku jeszcze, żeby później już, kiedy będzie bliżej egzaminów i wystawiania ocen, mieć sprawdzone, co i jak wam pasuje. Nie sugerujcie się tutaj znajomymi, ani nikim innym. Każdy jest inny, jeżeli o to chodzi, uwierzcie mi. Siódma sprawa, skompletuj taką bardzo podstawową szafę, jeżeli chodzi o elementy ubierania się do szkoły. Tak jak już wcześniej powiedziałam, przy kwestii makijażu, chyba nikt rano nie lubi decyzji, więc zawsze fajnie mieć takie jakby staple pieces, które można sobie ubierać do szkoły, jeżeli naprawdę nie mamy siły ani inspiracji, żeby myśleć, co się ubrać. I dla mnie takimi rzeczami są moje niebieskie Levi's, ale tak naprawdę każdy jeans o takim trochę szerszym, boyfriendowym kroju. Biała koszulka koniecznie. Skórzana kurtka, płaszcz, trench przede wszystkim. Czarne płaskie botki i czarne botki na obcasie. To są takie moje naprawdę bardzo podstawowe rzeczy, które muszę mieć w swojej szafie. Gdybym mogła, to bym całe swoje życie przechodziła w boyfriendowych jeansach i białej koszulce. Także zawsze mieć to takie bezpieczna strefa, do której można uciec, ubrać się w to w 5 minut i wyjść z domu. Słuchajcie, to było wszystko na dzisiaj. Jeżeli film się podobał, kliknijcie kciuka w górę. Piszcie mi, jeżeli chcecie inne filmy z serii Back to School, mimo że rok szkolny już się zaczął. Chętnie kontynuuję serię. Widzimy się w następnym filmie. Pa!